Ostatnia niedziela pokazała nam, jak powinno wyglądać lato, a wielu nowotarzan uczestniczyło w tym dniu w tradycyjnym odpuście z okazji święta patronki kościoła na cmentarzu. A tak opisują kościółek Kazimierz i Tadeusz Baranowie. Przeszedł szczęśliwie katastrofy, jakie nawiedziły Nowy Targ, ale nie uniknął ręki człowieka, który mu w roku 1772 dodał wieżyczkę, dzwonnicę i pozbawił sobótek, tak charakterystycznych dla drewnianych kościółków na Podhalu. Tak jak co roku w niedzielę, która jest najbliższą dnia imienin Anny, na uroczystą sumę przybywa wielu mieszkańców Nowego Targu i okolic. Dla niektórych jest to okazja do krótkiej modlitwy przy grobach bliskich zmarłych. Niewielu w tym roku widać było ubogich potrzebujących. Zaś kolorowe stragany obwoźne z różnych miejsc Polski przyciągają dzieci, a nie jeden dorosły skusi się na odpustowego cukierka.